Cześć kochani, jestem, tak jak Wam obiecałam, dzisiaj będzie live jeden i najprawdopodobniej drugi, jeśli się wyrobię przed końcem pracy. I dzisiaj sobie teraz właśnie omówimy nasz kolejny nowy produkt. Jest nim cynk organiczny. Widzicie takie, zaraz Wam pokażę opakowanie, co tam w środku jest i jakie ma działanie. I tak jak Wam wczoraj opowiadałam właśnie o naszej nowej mieszance ziół do kąpieli, to dzisiaj Wam właśnie opowiem o naszym nowym produkcie, jakim jest cynk organiczny. Jest to pierwiastek bardzo potrzebny dla funkcjonowania całego naszego organizmu, bo cynk znajduje się w każdej komóreczce, w każdej tkance, w każdej błonie w naszym ciele. I dzisiaj sobie pomogę trochę, mam taką świetną książkę Zdrowie od kuchni. Ja ją właśnie sobie kupiłam, gdy miałam dietetykę w mojej szkole i właśnie tutaj są super omówione wszystkie pierwiastki, ich działanie, ich zapotrzebowanie, gdzie jest najwięcej tego pierwiastka i właśnie Wam opowiem, bo naprawdę cynk ma szereg właściwości zdrowotnych, więc będę się posiłkowała tą książką, żeby o niczym nie zapomnieć i żeby Wam naświetlić właśnie cały funkcjonowanie tego cynku. Nasz cynk, tutaj właśnie mam opakowanie jeszcze nieodpakowane. W tym produkcie, w tym suplemencie jest w składzie, znajdziecie tylko cynk, inulinę i ekstrakt z owoców pieprzu czarnego. Ekstrakt z owoców pieprzu jest potrzebny po to, by cały suplement, wszystkie te poszczególne składniki, czyli tu na przykład ten cynk dobrze się wchłaniał, lepiej się wchłaniał. Inulina jest to naturalny prebiotyk, więc będzie też zasiedlać i wspomagać naszą, naszą florę jelitową. I inulina jest także błonnikiem, więc w ogóle będzie usprawniać trawienie i cały proces przemiany materii. No i oczywiście cynk. Jest on tutaj w dawce 15 mg i takie dzienne zapotrzebowanie na cynk to jest właśnie 15 mg. Tylko mi kapsułeczka spadła. No dobra, teraz już jej nie znajdę. 15 mg. I właśnie taka jedna kapsułka starczy tak profilaktycznie, żeby dostarczać sobie cynk dla naszego organizmu, żeby cały organizm dobrze funkcjonował. Jednak jak Wam za chwilę powiem, gdy człowiek już choruje, gdy ma jakąś infekcję, to jednak to zapotrzebowanie się zwiększa. Zwiększone także mają na cynk zapotrzebowanie kobiety w ciąży o połowę więcej, więc 15, więc tak gdzieś około 30-25 mg cynku kobiety w ciąży potrzebują. I teraz dobra, może zaczynamy. Tak, cynk. Jest mikroelementem, który jest ważny dla funkcjonowania całego naszego organizmu, dla naszego zdrowia. Bierze udział on w ogromnej liczbie reakcji enzymatycznych na poziomie komórkowym i reguluje właśnie cynk prawie wszystkie procesy zachodzące w organizmie. Więc na pewno wiecie o tym, że organizm prawidłowe funkcjonowanie organizmu składa się z wiele różnorakich reakcji i cynk bierze udział we wszystkich tych reakcjach, więc musicie wiedzieć, jakie on ma silne działanie i jak bardzo on jest potrzebny, by ten nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Cynk znajduje się niemal we wszystkich tkankach i około 30% cynku, właśnie tutaj, tak jak tutaj pisze, znajduje się w naszych kościach. Cynk umożliwia między innymi działanie enzymom, które odpowiedzialne są właśnie za rozwój tkanki kostnej. Sprzyja on utrzymaniu kości, paznokci, skóry, włosów w dobrej kondycji, ale także chroni skórę przed promieniowaniem UV i innymi właśnie takimi drażniącymi czynnikami. Co tu jeszcze? Aha, przede wszystkim, nie wiem czy wiecie, ale cynk wspomaga organizm w produkcji kolagenu, dzięki czemu skóra ma lepszy wygląd, młodszy, jest jędrna, napięta, taka jak każda kobieta pewnie chce mieć skórę. Cynk jest bardzo pomocny w leczeniu problemów skórnych, przede wszystkim w trądziku, więc gdy właśnie gdy dzieci, właśnie tacy nastolatki mają właśnie problem z trądzikiem, to zawsze się osoby takie szukają sobie w internecie, co by dawać, no i sobie smarują taką maścią cynkową. I to jest super, bo ona fajnie zasusza, ale nikt o tym nie mówi, że cynk wprowadzony do diety wewnątrz także ma bardzo dobre działanie właśnie na skórę, na trądzik. On także regeneruje tkanki, więc naprawdę się tutaj właśnie sprawdzi świetnie. Cynk wpływa także na prawidłowy rozwój tkanek i regenerację tkanek, więc przy jakichś uszkodzeniach skóry on też będzie szybciej powodował, że skóra się będzie regenerowała, że się będzie goiła, że się będzie zabliźniała, więc on też jest bardzo, bardzo ważny. Powoduje, że jest on niezbędny w procesie gojenia ran, więc tak jak Wam opowiedziałam, uczestniczy w syntezie białek i kwasów rybonukleinowych,
i w związku z tym odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie i naszego DNA, a z tym naszym DNA ostatnio jest bardzo ciężko i przez różne procedury medyczne, więc też w tym sensie cynk jest bardzo, bardzo ważny. I dalej, jest on stabilizatorem błon komórkowych. Jego rola jest bardzo ważna w rozwoju jajników i jąder, wpływa na ich prawidłowe funkcjonowanie, ale co za tym idzie, także wpływa na płodność, więc jeśli kobiety czy mężczyźni mają właśnie problem z zajściem w ciążę, z utrzymaniem ciąży, to może warto zbadać poziom cynku, może się warto zastanowić właśnie, czy nie ma jakichś braków, niedoborów, więc on naprawdę też bardzo dobrze wpływa na płodność, na utrzymanie potomstwa i zapobiega również chorobom prostaty, więc dla mężczyzn też cynk jest bardzo, bardzo potrzebny. O tym już na pewno wiecie, że cynk jest niezbędny, kluczowy by nasz układ odpornościowy, układ immunologiczny prawidłowo funkcjonował. Chroni on cynk przed bakteriami, wirusami, jakimiś alergenami, ale także chroni przed nowotworami u chorych na raka, natomiast cynk spowalnia proces chorobowy, więc ten rak się tak szybko nie rozwija, więc o tym też trzeba wiedzieć i warto o tym pamiętać. Dalej, dzięki wpływaniu na zdolność i rozróżniania smaków i zapachów, cynk przyczynia się także do utrzymania zdrowego apetytu, więc jeśli macie jakieś niejadki w rodzinie, to warto też pomyśleć o suplementacji cynkiem, zbadać sobie ten poziom cynku, bo uważam właśnie, że by zbadać takie minerały kluczowe, jak na przykład żelazo, potas, miedź, cynk, wapń, to jest bardzo ważne. I takim fajnym badaniem właśnie na zbadanie minerałów pierwiastków jest badanie sołczek. Jest to proste badanie, szybkie badanie, a pokazuje nam bardzo, bardzo wiele i one także może nam pokazać zanieczyszczeniami, ile metali ciężkich mamy w swoim organizmie, więc bardzo Wam polecam poczytać sobie o tym badaniu, bo one niestety nie jest popularne, a jest bardzo fajne, proste, szybkie i bardzo fajnie też jest zrobić dzieciom, bo niestety nasze dzieci są teraz bardzo zatoksycznione metalami ciężkimi, więc wtedy wiecie już co i jak i na czym się skupić. Dalej, co tu jeszcze mamy? Aha, cynk jest niezbędny także do produkcji kwasu żołądkowego i także do proteaz, czyli do enzymów, które rozkładają białka. Niedobór cynku powoduje problemy właśnie z trawieniem białek, a co z kolei to złe trawienie białek niestety powoduje różnorakie alergie, białka się osadzają w różnych narządach pod skórą, to wtedy mamy AZS, gdy osiądą się w płucach, to mamy astmę, gdy osiądą się w stawach, to mamy reumatoidalne zapalenie stawów, więc cynk tu jest też bardzo ważny, żeby cały ten proces trawienia białek przebiegał prawidłowo. Na szyi mam odpromiennik, tak. Odpromiennik ze spiralką, z tyłu tutaj miałam taką zabezpieczającą gumę, ale mi się to odkleiło, po prostu teraz jest dużo wilgoci, tak, mam odpromiennik, no polecam, mam już go ponad miesiąc i powiem Wam, że widzę super efekty i mój mąż widzi super efekty, bo ten odpromiennik działa na 4 metry, więc jak on śpi ze mną, no to na niego on też działa, więc bardzo Wam polecam, ale to może jest temat na innego live'a, bo w sumie bardzo dużo o tym można powiedzieć. I uważam, że właśnie, zobaczcie, teraz rozmawiam tutaj z Wami przez komórkę, tutaj obok mam laptopa podłączonego do ładowarki i wszystko to promieniuje ze swoją częstotliwością i po prostu zaburza nasz organizm, zaburza nasze komórki, a po prostu ten odpromiennik tak jakby to neutralizuje, zapewnia takie bezpieczne ciepło i to promieniowanie po prostu na mnie nie wpływa, więc jeśli i druga kwestia, jeśli człowiek w to wierzy, a wiecie o tym, że emocje, nasz umysł, nasz mózg odgrywa bardzo ważną rolę, czy w procesie chorobowym, więc jeśli ja w to wierzę, to tak na pewno działa i po prostu trzeba dobrze myśleć i po prostu wierzyć, ale też zgłębiać wiedzę, żeby po prostu wiedzieć o co chodzi. Dobra, jedziemy dalej. Pierwiastek także ten, czyli cynk, ma pozytywny wpływ na serduszko, na układ krążenia. On zmniejsza poziom złego cholesterolu, czyli tego LDL, równocześnie zwiększając poziom dobrego cholesterolu, czyli HDL, więc to też jest bardzo ważne. Uczestniczy także w przemianie kwasów tłuszczowych prostaglandyny i wpływa tym samym na akcję serca i na ciśnienie, więc reguluje także ciśnienie tętnicze krwi, wpływa na serduszko, na cholesterol, więc to są też takie kwestie, które dotykają nasze społeczeństwo w dzisiejszym świecie w bardzo wielkim stopniu. Choroby układu krążenia są właśnie jednym z chorób najbardziej popularnych, a czasami właśnie wystarczy tylko zbadać sobie te mikroelementy, dostarczyć je do organizmu, bo niestety ta nasza dieta jest uboga w
mikroelementy i po prostu organizm dochodzi do równowagi, reguluje się, choroba po prostu odchodzi i to jest właśnie leczenie przyczynowe, a nie objawowe i to jest właśnie najważniejsze. Cynk ponadto jest, należy do antyoksydantów, więc usuwa, neutralizuje wolne rodniki, które są w każdym stanie chorobowym, w każdej chorobie, w każdym stanie zapalnym namnaża się ilość wolnych rodników, a cynk jest antyoksydantem, więc on je neutralizuje. Wierzą ludzie w rozkładzie wolnych rodników, ma także korzystny wpływ na nasz wzrok. Cynk jeszcze wpływa pozytywnie na płodność. Tak, tak, właśnie o tym mówiłam, że bardzo dobrze wpływa na płodność, na jajniki, na jądra, na prostatę, reguluje właśnie układ hormonalny, więc tak, bardzo dobrze się sprawdzi na płodność, bo bardzo często niedobory cynków powodują to, że bardzo ciężko jest zajść w ciążę, a gdy ten cynk się wyreguluje, jest w takiej dawce, jak powinien być, wtedy ta płodność po prostu się reguluje i po prostu dzieci mogą, kobieta może zajść w ciąży i rodzi wtedy dziecko zdrowe. I właśnie tylko, że kobieta w ciąży znowu potrzebuje więcej cynku. Nie 15 mg, tylko po prostu na przykład 30-25. I tak cynk ma także wpływ na poprawę wzroku, więc też się bardzo sprawdzi, gdy ktoś ma problem ze wzrokiem. Jest niezbędny do prawidłowego działania enzymów odpowiedzialnych za stan siatkówki oka. Więc jeśli ktoś ma jakiekolwiek problemy, też warto pomyśleć o cynku, zbadać sobie ten poziom. Umożliwia on widzenie w ciemności, zapobiega degeneracji właśnie starczej plamki żółtej, bierze udział w wytwarzaniu krwinek, więc także wpływa na poprawę krwi, na jakość krwi, na ilość czerwonych krwinek. I dzięki cynkowi, tak się chyba to mówi, lepiej tworzy się hemoglobina, więc też mało się o tym mówi, a tak właśnie taka jest prawda. Jest on... Ma on także wpływ na pamięć, na koncentrację, na umysł, wspiera pracę mózgu, więc mózg lepiej pracuje, człowiek jest w stanie lepiej się skoncentrować, lepiej się uczyć, lepiej pracować, lepiej myśleć, więc to też jest ważne. I on też, cynk, nie bez znaczenia, umożliwia on organizmowi wykorzystanie kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Mózg, który w 20% składa się właśnie z tych kwasów tłuszczowych, nie może prawidłowo działać bez cynku, więc jeśli my też bierzemy te kwasy omega-3, one są bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne nawet bym powiedziała, ale wiecie, żeby one jeszcze lepiej pracowały, jeszcze lepiej były wykorzystane przez nasz organizm, to one potrzebują cynku. Więc taka jedna kapsułka dziennie naprawdę już bardzo poprawia efektywność i pracę i harmonię całego naszego organizmu. Cynk, to jest też ważne, wraz z miedzią występują w hipokampie, czyli jest to rejon mózgu odpowiedzialny za pamięć i uczenie się i ma także wpływ na regulowanie emocji, jest odpowiedzialny jest za stres czy za wrażliwość na ból i ma to związek z wpływem, jaki wywiera cynk na wydzielanie endorfin, więc on, zobaczcie, ma też wpływ na po prostu wydzielanie endorfin za nasze emocje, wpływa na układ nerwowy, jest stosowany w walce z otępieniem starczym, z Alzheimerem, z wesennością, z jakąś nerwicą. Niski poziom, to jest też ważne, że niski poziom cynku występuje u dzieci z ADHD i u osób cierpiących na demencję. Więc niestety te ADHD w dzisiejszych czasach też jest bardzo popularne u dzieci. Ja zauważam w ogóle, że większość dzieci ma... Nie wiem, czy to jest stwierdzone, czy nie, ale to można nawet zobaczyć u dzieci, że one są takie nadpobudliwe, że one się tak nie umieją sobie znaleźć miejsca, że biegają, że ich po prostu coś rozpiera od wewnątrz, więc właśnie może też być wynikać to z niedoborów cynku. I teraz zapotrzebowanie, kochani. Zalecenie dzienne wynosi 15 mg na dobę. Zapotrzebowanie kobiet w ciąży i karmiących jest o połowę większe, więc właśnie w takiej naszej jednej kapsułce jest 15 mg. I tak właśnie jak Wam mówiłam, że przyswajanie tego pierwiastka uwarunkowane jest potrzebami organizmu. Gdy potrzeby są większe, to zapotrzebowanie wzrasta. Więc jeśli gdy my chorujemy, mamy jakieś zapalenie, jakąś infekcję, jakiegoś wirusa, bakterię, to wtedy zapotrzebowanie wzrasta. Więc wtedy można śmiało dwie takie kapsułki sobie brać, trzy kapsułki takie brać i organizm sobie przyswoi to, a gdy już będziemy zdrowi, to po prostu wracamy do normalnej dawki, żeby znowu ten organizm wyregulować. I co dalej, przebiega on także lepiej wchłanianie cynku razem z witaminą C i razem z witaminką B6, a także natomiast utrudnione przyswajanie cynku jest w obecności kwasu fitynowego przy piciu kawy, ciemnej herbaty czy razem z wapniem, bo musicie wiedzieć o tym, żeby nie popijać na przykład jedzenia kawą czy herbatą, czy
suplementów, tabletek, bo po prostu kawa, herbata zawierają takie składniki, które one neutralizują te działanie tych leków i może być mniejsze wchłanianie tych leków, więc ja nigdy Wam nie polecam. Zawsze sobie odczekajcie godzinkę, dwie, nim wypijecie kawę po jakimś posiłku czy po przyjmowaniu suplementów, wtedy wszystko się, kawa się wchłonie osobno, suplementy się wchłoną i tak właśnie z tym kwasem fitynowym, na przykład ja sobie płuczę na przykład kaszę jaglaną, bo kasza jaglana też zawiera kwas fitynowy. Jeśli my jej nie wypłuczemy, to ona będzie zaburzać wchłanianie różnych witamin, suplementów, minerałów, pierwiastków, więc ja sobie zawsze ją moczę przez kilka godzin i dopiero ten kwas fitynowy się wypłukuje i ja dopiero wtedy kaszę gotuję i ona już bez tego kwasu fitynowego jest i wtedy ją dopiero dostarczam do organizmu. Za mało ruchu mają dzieci, większość czasu spędzają przy komputerze niestety. Tak, z tym się zgadzam. Ja mam dwójkę małych dzieci, mój synek ma 5 latek, moja córeczka 3 i ja bardzo dbam o to, żeby oni nie oglądali tych bajek, tylko żeby właśnie wychodzę z nim na świeże powietrze, oglądamy jakieś roślinki, sadzimy kwiatki, sadzimy zioła, potem sobie tam grabimy, wyrywamy trawkę, mamy też kury, mamy gęsi, więc one są naprawdę tak zafascynowane tą naturą i w ogóle chodzimy do lasu, chodzimy na spacery, tam zbieramy roślinki, słuchamy śpiewu ptaków, jak drzewa szumią i naprawdę to wszystko wpływa przede wszystkim na nasz mózg, na nasze funkcjonowanie i życie właśnie w przyrodzie. Człowiek jest w ogóle, został stworzony do tego, żeby żyć w przyrodzie, żeby obcować z przyrodą, żeby chodzić boso, żeby przytulać się do drzew, żeby zbierać kwiaty, żeby czerpać właśnie z tej przyrody, żeby zbierać zioła samemu. No, a niestety w tych czasach rodzice, to jest oczywiście wina rodziców, bo rodzice wolą dać komputer, dać laptop, telefon, żeby mieli święty spokój, a oni sobie robią swoje, ale potem nie biorą pod uwagę tego, że dzieci przez to chorują, że mają zniszczoną odporność, że zamykają się na świat, na znajomych. Teraz możecie zauważyć, że dzieci w ogóle nie wychodzą z domu. Ja na przykład jak byłam młodsza, to biegałam po polach w takiej wysokiej trawie, a teraz ja w ogóle dzieci nie widzę, więc ja nie wiem, co oni tam robią. I ja właśnie chcę moim dzieciom od najmłodszych lat wprowadzać właśnie, żeby już sobie zakorzenili w głowie, w swoim umyśle, że właśnie obcowanie z naturą, że zwierzęta, że rośliny to jest wszystko tak ważne i to właśnie wpływa na to, żeby ludzie po prostu dobrze żyli, długo żyli, żeby ich organizm prawidłowo funkcjonował. Dobra, ale teraz przechodzimy dalej do cynku. Jeszcze Wam pokażę, jakie te kapsułeczki są. One są w takiej otoczce i tu jest proszek, więc śmiało możecie sobie je wysypać na łyżeczkę. Dzieciom możecie dawać w trakcie choroby. I to jest właśnie też fajna forma przyjmowania. Ja wcześniej miałam z innej firmy, tylko że to była taka zbrylona kapsuła i na przykład moje dzieci już tego w ogóle nie połknęły. A teraz właśnie bez problemu można dzieciom dozować taką kapsułkę, bo już wiecie na ile kwestii ona działa. I teraz tak, powiem Wam o skutkach niedoboru cynku i może któryś właśnie z tych skutków się Wam kojarzy, może macie to, więc warto pomyśleć o zbadaniu sobie właśnie poziomu cynku. Teraz tak, skutki niedoboru cynku to jest tak, zmęczenie, zaburzenie koncentracji, brak energii, słaba odporność na stres, zaburzenia potencji, czyli tak jak Wam mówią właśnie problemy z potencją, z płodnością, lęk, depresja, zaburzenia świadomości. Niedobór cynku łączony jest także bardzo często ze schizofrenią. Tego też właśnie dużo osób nie wie, a wystarczy też sobie zbadać właśnie poziom cynku i już jakiś klucz, coś może się tam pojawić, coś, żeby wprowadzić właśnie u takich osób do diety. Zbyt niski poziom cynku może powodować także zaburzenia w zachowaniu, też zaburzenia widzenia, tak jak Wam wcześniej mówiłam. Według pewnych doniesień może również istnieć powiązanie między niskim poziomem cynku a dyslekcją, więc to też jest, można sobie o tym więcej poczytać. Brak cynku powoduje zaburzenia w przemianie białek, z trawieniem białek, z trawieniem węglowodanów, tłuszczów i kwasów nukleinowych. Innym efektem niedoboru cynku jest osłabienie wzrostu, spowolniony rozwój umysłowy, płciowy, utrudnione gojenie się ran, zmiany skórne w obrębie śluzówki, wypadanie włosów, biegunka, utrata apetytu, zanika smak, może pojawić się anemia. Niedobór cynku przyczynia się także do spowolnienia rozwoju kości, tak jak Wam wcześniej mówiłam, że cynk bardzo dobrze wpływa na rozwój kości. Cynk wzmacnia działanie witaminy D, także wiele osób o tym nie wie, więc jest także potrzebny do syntezy białek w tkance kostnej, do tworzenia się komórek kościotwórczych, osteoblastów na przykład, czy osteoklastów.
Niedobór cynku także wpływa na to, że człowiek częściej choruje, że jest podatny na infekcje, bo cynk jest właśnie kluczowym pierwiastkiem dla systemu immunologicznego. Powoduje on także aktywność komórek T i komórek właśnie odpornościowych. I już niewielkie niedobory cynku powodują wzrost podatności na alergie, na infekcje, na przeziębienia, na zakażenia górnych dróg oddechowych, na właśnie jakieś zapalenia, więc ten cynk naprawdę jest kluczowy. I zagrożeni niedoborem cynku są osoby, które piją alkohol, którzy palą papierosy, ale także dzieci, którzy są w okresie intensywnego wzrostu, osoby starsze, chore osoby na cukrzycę, na alergię, także wegetarianie i weganie mogą mieć niedobory cynku, muszą właśnie dbać o wysoką podaż cynku w diecie, bo wiadomo, że ich dieta niestety jest różna, ale także przyjmowanie niektórych leków wpływa na zmniejszenie ilości cynku, na przykład leki odwadniające, obniżające ciśnienie, czy leki stosowane na stawy, tabletki antykoncepcyjne wpływają na niedobory cynku, czy tetracyklina, która też jest stosowana, zmniejsza wchłanianie cynku, powoduje po prostu zwiększenie wydalania cynku z moczem i może właśnie to prowadzić wszystko do niedoborów. I teraz na samym końcu Wam jeszcze opowiem o bogatych źródłach, bo wiadomo o tym, że najlepiej byłoby przyjmować sobie cynk w diecie i przyjmować je z pokarmami, z warzywami, ale niestety ta dieta w dzisiejszych czasach, te produkty żywnościowe, spożywcze są różne. Te w sklepach, one praktycznie w ogóle nie zawierają minerałów, mikroelementów. Musielibyśmy sobie je sami hodować, sami uprawiać. Jednak na przykład jak ja teraz popatrzę na okno, chciałabym Wam pokazać, ale nie uda mi się, ile na niebie leci tych różnych smug kondensacyjnych, tych chemitrailsów. Niestety, ja też o tym ostatnio bardzo dużo czytałam, no i to nie jest tak, że to są samoloty i zostawiam chmurki na niebie. Po prostu są to metale ciężkie spuszczane na nas. Na przykład jest tam aluminium, stront, no i takie różne inne pierwiastki. Ale to już znowu jest temat na innego live'a. No i wtedy za chwilę się, u mnie w domu na przykład ostatnio wszyscy mieli problem z gardłem. Najpierw ja, potem moja mama, potem mój mąż, moje dzieci. Wszyscy mieliśmy to samo i to jest bardzo dziwne. I w innych rejonach kraju też mówią nam klienci, że też mają właśnie takie problemy, więc no to już inna kwestia na inny temat, ale także tak powiem Wam, gdzie znajdują się właśnie takie bogate źródła cynku, przede wszystkim w mak, żyto, zarodki pszenne, ale mówię tu oczywiście o tym, o pszenne bez GMO, jęczmień, buraki, w kapuście, w nasionach słonecznika, w otrębach pszennych, w drożdżach, w nasionach dyni, czy na przykład w jajach. Więc widzicie, w wielu produktach możecie sobie znaleźć ten cynk, tylko tak jak Wam mówię, żeby to były produkty naturalne, najlepiej własne, hodowane albo kupowane od sprawdzonych osób. Więc myślę, że temat, gdzie te informacje o schizofrenii z brakiem cynku można znaleźć. Wiesz co, ja bardzo często szukam sobie po prostu badania medyczne w internecie, więc to jest po prostu takie sprawdzone źródło, ale podejrzewam o tym, że na przykład jeśli sobie wpiszesz jakąś książkę o schizofrenii, ale jakąś taką sprawdzoną, to byś też musiała poczytać jakiegoś sprawdzonego autora, który zna się na rzeczy, więc pewnie na 100% będzie tam napisane, że właśnie niedobory cynku związane są ze schizofrenią. Ja o tym się uczyłam właśnie na dietetyce, gdy teraz robiłam sobie tą naturoterapeutę i ta pani, która to prowadziła, bardzo świetna, ona o tym mówiła i właśnie też mi to utkwiło w pamięci, więc na pewno o takie osoby, które mają do czynienia ze schizofrenią na co dzień, na pewno o tym wiedzą. Ale w tej książeczce na przykład było o tym napisane w skrócie, ale podejrzewam, że na pewno są o tym książki, tylko po prostu wystarczy poszukać. Więc tak jak Wam przedstawiłam, cynk jest niezwykle ważny dla wielu reakcji. Powiedziałabym, że w sumie jest odpowiedzialny za każdą reakcję w naszym organizmie, więc naprawdę Wam bardzo polecam wprowadzić sobie do diety chociaż taką jedną kapsułeczkę, albo gdy dzieciom dawać po pół kapsułki każdego dnia, żeby ta odporność się podnosiła, żeby ten wzrok dobrze funkcjonował, żeby układ odpornościowy funkcjonował, żeby komórki odpornościowe funkcjonowały, błony komórkowe, nasze serduszko, nasz cholesterol, żeby dobrze się przyswajał do naszego organizmu. Więc tak jak Wam mówiłam, on naprawdę wpływa na wiele kwestii. Teraz niestety bardzo często zdarza się niepłodność i jest to wywołane pewnie tymi procedurami medycznymi, do których byliśmy zmuszeni, znaczy kto był, to był, kto się na to zgodził, i teraz właśnie kobiety właśnie mają problem z niepłodnością,
Więc naprawdę uzupełnić niedobory cynku to jest kluczowa kwestia, więc bardzo Wam polecam. Mamy teraz ten cynk za 39,99 w promocyjnej cenie, jest tutaj 60 kapsułeczek, więc naprawdę się Wam sprawdzi się świetnie, więc bardzo Wam polecam. A dzisiaj zrobię jeszcze jednego live'a, myślę, że o zdrowej tarczycy, bo tam jest jod, a on też jest bardzo, bardzo ważny. Więc jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, a ja uciekam do pracy.